dojść tego końca. Może... Cokolwiek coś. Mamy tu... po prostu robić tak? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Leci. To się nagrywa chyba. To się chyba nagrywa. Cześć, zespół Rebeka, Iwona, Bartek. Ja, winylowo.com, winylowo.tv. Oto powód mojego szczęścia. Autorzy tego albumu, Rebeka Helada. Mamy okazję zadać kilka pytań, ale tak szybko dodam, że jesteśmy w bardzo przyjemnym restauracji Tartak w Poznaniu na ulicy Taczaka 22. Tak? Zgadza się? Elegancko. 22, Taczaka, Rebeka, my po smacznym posiłku i kawie polecamy. Ja mam tutaj do nich kilka pytań, w sumie dwa. Lubicie winyle? Ja bardzo lubię. Absolutnie tak. No i to drugie pytanie numer dwa. Cieszycie się, że Rebeka jest na winylu? Oj, bardzo, bardzo, bardzo. Naprawdę sprawiło nam to bardzo dużo przyjemności i w sumie jak pierwszy raz przyszły do nas płyty CD, to byliśmy podekscytowani, ale jak przyszły winyle, to byliśmy jeszcze bardziej podekscytowani. Można słuchać, że płakaliście. Lekko. Tak, tak. Łezka musi zawsze być, prawda? Przy takiej sytuacji. Jak to jest jak poród dziecka po prostu. No ja miałem w tym swój mały udział i wiem też, że te jeden z bólów porodowych odczułem. Trzecie pytanie, czy następny album na winylu? Album pewnie tak, myślę, że tak. No myślę, że jest to tak uroczy format, że głupio byłoby nie wydawać kolejnych. No mam nadzieję, że będę miał też w tym swój udział. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy z Poznania, z knajpy Tartak, Tomek Kruszewski, zespół Rebeka. Płyty dostępne na stronie wytwórni oraz na winylowo.com. Zapraszamy do kupowania, bo nie jest ich zbyt dużo, ogólnie 500 sztuk na podwójnym białym winylu, 140 gram. Naprawdę warto, bo to najważniejsza kapela w tej chwili w Polsce. Czym to się, chłopaki i dziewczyny? Pozdrawiamy grupę winylową, która mocno nas wspiera. Heja!